witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy film będzie troszeczkę inny. Ja Wam powiedziałam w moim polu, tutaj na kanale odnośnie, chciałam, żeby właśnie usłyszeć Wasze głosy, jakie filmy byście chciały. Ja jestem, mam teraz taki okres bardzo busy, wiecie, pracuję w sklepie, w retail, w perfumerii, więc jest to dla nas bardzo gorący czas. Ja mam w planach właśnie nakręcić dla Was takie filmy, słuchajcie, shorty z pracy, jeśli chcecie. Bardzo mnie to kręci i myślę, że może fajnie by było właśnie z mojego kanteru, czy nawet z tej takiej perfumeryjnej strony tutaj pokazać w shortach. Jak będę miała czas, to nagram ze 2-3 w nadchodzącym tygodniu, a dzisiejszy film chciałabym poświęcić, będzie trochę inny. Ja będę pokazywać, słuchajcie, tu moją ręką perfumy, które sobie przygotowałam na ten tydzień, które uważam są bardzo otulające, świetne właśnie takie kompozycje, żebyście miały do właśnie ciepłego ubranka, żebyście się czuły komfortowo, specjalnie i tak trochę luksusowo. Są to zapachy, które chodzą za mną od jakiegoś czasu, one są stworzone, żeby poprawić nastrój i no, czuć się bardzo kobieco. I takim pierwszym zapachem, który kto ogląda mój kanał, to wie, że ja często o nich tutaj mówię, to jest Chanel Paris Venice ze specjalnej linii tu zapachów inspirowanych, jakby podróżamy Coco Chanel i tam, gdzie ona znalazła swoje inspiracje. Jest to taki trochę barokowy zapach z irysem, z neroli, z yang yang. Jest tam geranium i mój ulubiony fiołek też. Zapach był wypuszczony z 2018 roku, słuchajcie, ale powiem Wam, że jest on tak nietypowy, tak pięknie zaokrąglający właśnie, bym powiedziała, nasz dzień i taki otulający, dający taką siłę wewnętrzną też, a przy tym mega seksowny. Jest takim pełen bogactwa, ja bym uważała ten zapach właśnie za pełen bogactwa. Może dzięki tutaj waniliowym akordom i takim właśnie otulającym, on jest mega otulający. Mi się kojarzy z takim kaszmirowym szalem, ale takim bardzo ekskluzywnym, pięknym, no jak to w wydaniu Chanel. Ja czytałam teraz, że jest to zapach dla niej i dla niego, a ja bym jednak skupiła się tu na kobietach. Następny zapach, który ja Wam teraz przedstawię, jest to zapach, o którym bębni się na YouTubie, bębni się wszędzie, na TikToku. No i jest to zapach, który teraz wyszła nowa wersja, czyli Red Temptation Winter. Ja jakoś byłam skuszona kupić, ale odłożyłam na półkę. Nie wiem, czy bym nosiła. Jak widzicie, ubytek tego Red Temptation jest bardzo mały. Jest to zapach Zary, bo o nim mowa, lansowany w 2020 roku z szafranem, czyli bardzo taką ekskluzywnym, jakby powiedziała, nutą, z ekskluzywną nutą, z gorzką pomarańczą, koriander, jaśminem, takim pralinowym gdzieś, słuchajcie, i piżmową nutą. Zapach, który uważany jest za podróbkę, a może nie podróbkę, to złe słowo, nie podróbkę, słuchajcie, jest taki ciężki, że ledwo go trzymam, ale taką kopię właśnie Baccarat 540. On dla mnie jest bardziej płaski, ja już wielokrotnie o nim mówiłam, jest u mnie fajne zestawienie, właśnie porównanie Baccarat 540 i Red Temptation. Ja zostawię Wam link, wejdźcie koniecznie. Czemu nie? Jest to zapach bardziej taki, dla mnie gdzieś tam jest płaski, ale gdzieś jest bardziej ziemisty, taki taki pełen mchu. Ale on jest świetny właśnie, sobie powącham szybko korek, pełen takiej właśnie dystynkowalności, takiej specjalności i bardzo dużo koleżanek właśnie ten zapach teraz używa i ciągle je wącham, ale powiem Wam, że mam nowe natchnienie i chyba w końcu kupię, bo ja zapomniałam, co było na mojej wishlist, Cloud Ariany Grande, bo jest cudownym odpowiednikiem właśnie Red Temptation, a może nie Red Temptation, a Baccarat 540. I następny, słuchajcie, zapach, który ja kupiłam, żeby sprawdzić,
sprawdzić, czy one rzeczywiście boostują mood, czyli tak zmieniają mood na bardzo nastrój na taki bardziej, że tak powiem, pełen szczęśliwości, bo takie zapachy są też tutaj z Estee Lauder, które Wam przedstawiałam. No i Clinique serii My Happy wypuścił takie właśnie mini wersje. To jest wersja Coco and Cashmere. Jest to piękny zapach taki, ja się zgadzam z opisem, że jest coś takiego, jakbyście siedziały, słuchajcie, przy kominku, w jakimś fajnym sweterku na święta. Ktoś gdzieś tam z kuchni dochodził takie zapachy właśnie pieczonego ciasta, jakiś właśnie takich gingerbread. Zapach z 2021, czyli nie stary, słuchajcie, z nutami pieprzu, bergamotki, jabłka. Jest tutaj też orzech, gdzieś tam gajakowe drzewo, ambroksan. No i jest to piękny taki zapach właśnie na taką wolną niedzielę, jak dzisiaj, gdzieś tam podjadamy coś, gdzieś coś się tam piecze, jest właśnie taki zapach cynamonu, wanilii i gdzieś tam orzechów, no taki typowo świąteczny zapach, więc przygotowujący nas do tego takiego sezonu, który teraz będzie taki właśnie pewien festive, christmasowy, świąteczny, no i taki specjalny. To są takie moje trzy propozycje, więc pierwszy Chanel, macie tu Red Temptation też i Clinique My Happy Coco and Cashmere. Coco and Cashmere. Jestem ciekawa, czy któryś z tych zapachów teraz macie właśnie na podorędziu i jakby go próbujecie. Ja Wam gorąco polecam właśnie na teraz, na grudzień te zapachy, albo na przykład na ten właśnie taki festiwalowy już okres, który się tu zbliża, dający takie właśnie nastrojowości właśnie na okres zbliżający się, czyli święta Bożego Narodzenia, Christmas time, no i ten pełen zapowiedzi Black Friday. Ja Wam zrobię film też z propozycjami na święta marek. Na pewno ruszę Diora i Chanel. Bardzo mi się podoba ten klimat, który oni teraz kreują. Także koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka i oczywiście czekam na Wasze komentarze. I do zobaczenia. Pa, pa.